Nazywam się Barbara Zielska. Pochodzę z Mazur, ale od jakiegoś czasu, ogólnie się 10 lat, 15 lat, byłam w Warszawie. No i chcę powiedzieć świadectwo, jak poznałam Jezusa Chrystusa. Ojej, dziwnie się czuję, ale to dobrze. Zacznę od mojego dzieciństwa, bo myślę, że moje dzieciństwo dużo miało wpływ na moją psychikę, na moje w ogóle decyzje, na wszystko, na moją osobowość. Moje dzieciństwo nie należało do jakby szczęśliwych, tak? Byłam osobą nieszczęśliwą. To, co się działo w moim domu, powodowało, że po prostu byłam nieszczęśliwa. Oczywiście to się działo jakby w latach moich takich 10 lat, 12, 13, mniej więcej w tych granicach. Ja załapałam jako dziecko, co się dzieje w moim domu, jak ja to odbieram, jak to wszystko chłonę, to co wydarzało się. No, oczywiście nie było patologii związanej z piciem alkoholu czy coś w tym rodzaju, ale moja mama jakoś wpłynęła na moją psychikę, tak? Przez moją mamę wydarzyło się bardzo dużo rzeczy moich negatywnie. Oczywiście tego ona jak dziecko nie rozumie, dziesięcioletnie dziecko nie rozumie, co się dzieje w domu, czemu tak jest, a już po prostu był moment, że ja pomyślałam, że tak jest, to takie moje życie już będzie wyglądało. Smutku, żalu. No i to tak wyglądało i to się do takiego stopnia już kulmowało, że przyszły myślę takie też, myślę, że byłam teraz, mogę to nazwać, że byłam w depresji, nawet już jak mała. To powodowało, że myślałam, miałam pierw myśli, że chcę umrzeć. Do takiego stopnia to zdzikowałam, że jak kołowrotek zaczęłam mówić, że chcę umrzeć. Jeśli masz zdrowych rodziców, powiedzmy w cudzysłowie, to po prostu dają ci przykład, jak żyć, tak? A u mnie tego w domu nie było. Nie było przykładu, jak prowadzić dziecko swoje, tak? Moja mama nie dbała o mnie, tak? Moją siostrę też, bo jesteśmy o rok tylko starsze i dużo jakby rozmawiałyśmy o tym, co się dzieje w domu, tak? Chcieliśmy kiedyś uciec nawet, do takiego stopnia dochodziłem. Nie rozumiałam tego, bardzo nie rozumiałam. Teraz już jestem w stanie poukładać te rzeczy. Nawet sama sobie odpowiadałam, dlaczego coś się wydarzyło, dlaczego to miało miejsce. Ale to nie o to chodzi, żeby cały czas mówić, ale to były, no to wpłynęło na moją psychikę. Do tego stopnia, że właśnie myślałam o śmierci i dochodziły do stanu właśnie, że chciałam popełnić samobójstwo. Były 3 próby, ale widać jakoś tak, wyszło, że żyję, że jakoś żyję. Dla 10-letniego, 12-letniego dziecka to jest tragedia, trauma, tak? Teraz jakbym miała samobójstwo popełnić, to już wiem jak, ale 10-letnie dziecko mniej więcej nie wie jak to zrobić. Próbowałam takim, jak sobie w głowie wymyśliłam, tak? Jakby jak to zrobić. No i w tym wszystkim, tej patologii, tak nazwę, w tego odrzuceniu, w tym smutku tak naprawdę, no czasami już tak przychodzi moment w moim życiu, tam będąc w dzieciństwie, miałam taki ból, że ten ból, teraz po mnie duchowy, tylko duszy, czasami mówiłam, Boże, że chcę cierpieć, wolę fizycznie cierpieć, niż mam duszę, dusza tak cierpiała, taki ból, że no nie mogłam wytrzymać i to powodowało mnie do myśli samobójczych i później działało to później na czyny. No i w tym wszystkim, tam w tej patologii, w tym domu moim, bardzo rzadko, ale od czasu jeździłam do mojej mamy, babci. I tam przyjeżdżała mojej mamy siostra. I ona opowiadała o Bogu. Mówiła o Bogu, oczywiście dzisiaj już nic nie pamiętam. Ale to zasiało coś we mnie, to zasiało to ziarno, które po tym czasie zaczęłam jakby
moje serce jakby to chłonęło i przyjmowałam to i jakby szukałam Boga. Na swój sposób oczywiście, też w jakiś sposób, tak? Ale szukałam, tak? Przez to, co moja ciocia mówiła, dało mi teraz życie, że ja tu stoję i mówię świadectwo, że ja żyję w ogóle. To zaowocowało, że poznałam Boga tak naprawdę. I po tym czasie troszeczkę też, jak mogłam oczywiście, nie wiem, nie pamiętam tam finanse, czy kto tam, jeździłam też tam do tej właśnie cioci, no nabożeństwa po prostu, tak? Na grupki też jeździłam tam, jak tego, i to wszystko chłonęłam, to jakby to moje życie cały czas płynęło, cały czas, po prostu pragnęłam tego, tak? Jakby. I to jakby moje było nawrócenie, poznanie jakby Jezusa. Oczywiście nie było to od razu, jakby tak, że jak niektórzy poznali, wow. U mnie to był proces wchodzenia w to, jakby w ten. Ale pamiętam, kiedy, nie wiem, nie pamiętam, jak, kiedy tak naprawdę, wiem, że w którejś grupce ktoś zapyta, czy chce poznać Jezusa jako swojego Pana. No i przyjęłam go. I po tym jakoś momencie, pamiętam, że moja cała wioska wiedziała o tym, że po prostu taką radość miałam, że mówiłam o Bogu, że Jezus żyje, że jest, ja poznałam Jezusa, że Jezus. Patrzyli na mnie jak na dziwoląga, ale ja tym żyłam, ja to po prostu żyłam, tak? Ale wiadomo, byłam na Mazurach, byłam w tej patologii, w tym domu. I kiedy nie ma społeczności z ludźmi, no to słabniesz, tak? Nie wiem, 13-letnie dziecko, 14 nawet później, no to już wiadomo, kiedy nie masz wzorca dobrego, no to po prostu gdzieś idziesz nie w to, co trzeba, tak? Ale zawsze, zawsze był w moim sercu. Co innego jest wierzyć, a co innego jest znać. Ja zawsze go tylko wierzyłam. Tak mogę nazwać swoją drogę. Tak naprawdę można powiedzieć, że jestem 25 lat nawrócona. Uważam, dopiero rok jestem, jakby poznałam Boga. Oczywiście nie powiem, że przez te tyle lat Bóg nie działał w moim, jakby były rzeczy w jakiś sposób namacalne u mnie, tak? Ale to nie było takie cały czas jakby płynące. Tylko albo świat, trochę Bóg, trochę świat, trochę Bóg. No i nie chcę tak opowiadać całej swojej jakby takiej życia, bo nie o to chodzi. Ale przyszedł moment, zdecydowałam się wyjechać do Warszawy. Tam chodziłam do jednego kościoła, później poznałam męża. Zdecydowałam się chodzić tam. Ale po jakimś czasie, nie wiem, ile to nieważne, ile czasu, przyszedł moment, że no nie mogłam. Nie mogłam znieść tego wszystkiego, co nawet mówią. I mówię, Boże, czy ze mną coś jest nie tak? Czy po prostu, albo z nimi coś jest nie tak, tak? Po prostu były momenty do tego stopnia, że szłam na spotkanie, a mi brało na wymioty, nie mogłam słuchać słowa. Może mówię, tu słucham, karmię się, a tam słuchałam, po prostu zbierało mnie na wymioty. I przestałam chodzić. Uważam, że i myślę, że to dobra była decyzja nawet, w jakiś sposób. No po prostu, no nie mogłam, nie będę robiła czegoś, czego po prostu ktoś tam mnie chciał wcisnąć w służbę już później, bo jak z Grześkiem za mąż wyszłam, tak? Mówię, nie, ja tak się zbraniałam od tego. Mówię, że nie wchodzę w to, co ja nie czuję, nie będę wchodziła na siłę. I to mnie powodowało, że przestałam chodzić. No i to powodowało, że później do Anglii wyjechałam, później do Norwegii. Teraz to najproblemniejszy dla mnie moment, bo to jest najważniejsze, uważam. 8 lat, teraz jakby teraz co było, te 8 lat mam teraz w Norwegii. Jeszcze to jest kumulacyjne, że w Norwegii pięknie, super, fajnie, wszystko, tak. Piękny kraj, ludzie, nie religia, nie to, nie było nic, po prostu. Zawsze jak przyjeżdżałam do Polski, od razu źle się czułam. Od razu to ta religia działała na mnie. A jak wracałam tam, to normalnie odpoczywałam, jak to się mówi. Odpoczywała moja jakby dusza nawet. No takie fajnie było, super. Ale co z tego? Po jakimś czasie mój mąż dobrze pracował, ja otworzyłam firmę. Po jakimś czasie zarabiałam pieniądze, zarabiałam coraz większe, więcej niż mąż. I zaczął się szał pieniędzy, tak?
zaspokajałam swoje deficyty tych, których nie doznałam w swoim dzieciństwie, tak? Chcesz ekspres do kawy? Proszę bardzo, wywal 5000, kupuję ekspres. Masz 10 butelek perfum? Kupuję je kolejno, tak? Jakby, to znaczy, że tego mi brakowało, bo nie miałam nic w dzieciństwie, tak? I tak samo, jak wybierałam mąż, to zawsze mi zostawiał. Jak na przykład hotele nie mogły być dwugwiazdkowe, musiały być 3-4. Apartament musiał być, musiały być drogie restauracje, nie mogły być słabe. No bo to świadczy o tym, jak, co miałam w dzieciństwie, tak? No i tak żyłam, cieszyłam się tym, ale przyszedł moment, że to już mnie nie cieszyło. Mógł być, nie wiem, Cadillac, ktoś by mi dał za darmo. Ja bym się nawet nie cieszyła. Zarabiałam te pieniądze, zarabiałam i co z tego, przynoszę kupkę pieniędzy do domu i co z tego. Ja byłam szczęśliwa, po prostu byłam nieszczęśliwa. I zrozumiałam, że po prostu nic mi nie da szczęścia jak Jezus Chrystus, tak? No i po tych 8 latach zdecydowałam, że wracam. Że wracam do Polski. Jestem rok w Polsce, jestem rok tutaj w tym kościele, rok słucham słowa, rok karmię się słowem, słucham płyt i dla mnie to jest najlepszy rok, jaki mogłam w swoim życiu mieć. Bo co? Podstawa. Poznałam Jezusa jako żywego w swoim sercu, w swojej duszy. Swoim, jakby dusza moja żyje teraz z Bogiem. Jestem szczęśliwa, mam szczęśliwą duszę. Chociaż przechodzę jakieś tam momenty, ale wiem, że to jest zwycięstwo. Ku mojej radości, ku mojej przemianie. Oczywiście nie było łatwo, były łzy, wiadomo, były łzy, ale to było, wiedziałam, że to ku mojemu oczyszczeniu, nawróceniu, oczyszczeniu. To też odbiło się na tym, jak bo całe życie szukałam Boga, tak? Szukałam go. Wierzyłam, ale wierzyłam w co? Jezu, innego Boga, tak? Jakieś wyobrażenia miałam. Jeśli nie masz zdrowej nauki, jakichś takich Bożych prawd, no to błądzisz, no błądzimy, no i idziemy po swojemu, robimy rzeczy, układamy, decydujemy, a później dziwimy się, skąd to mamy, tak? I właśnie to szukałam. Szukałam żywego Boga w sobie. Nie w kimś, tylko w sobie. I On żyje we mnie teraz. Jestem z tego bardzo szczęśliwa. Mogę teraz jechać na biwak. Mogę, nie wiem, mieć mniej pieniędzy, ale jestem szczęśliwa. I to jest dla mnie bardzo ważne. Było ważne od mojego dzieciństwa. Bo to mi brakowało. Brakowało mi żywego Boga w sobie. Oczywiście, poznając Go tutaj, i oczywiście przebywając też w domu, no bo co mi z tego, że ja tylko tutaj muszę też wykonać pracę domową, tak? Jak to nazwę. I to jak poznałam żywego Boga, przełożyło się na różne rzeczy, na mojego syna. Przykład mojego syna. Będąc w Norwegii. Oczywiście dbałam o niego, tak? Dbałam, bo tak jak matka dba. Ale moje serce dawało jakiś procent. Procent dla niego. Nie byłam w stanie, bo byłam w takim psychicznym miejscu, że ja więcej nie mogłam mu dać. Odpychałam go, otrącałam. A dziś przytyłam się do niego. Dzisiaj po prostu go kocham. Jest moją jakby miłością, powiedzmy, drugą. To jest dla mnie ważne, że poczułam wolność. Jestem wolna. I kiedy przybyłam z moim synem, to nie na siłę. Teraz z chęcią się przytulam do niego, z chęcią do niego mówię, z chęcią coś tłumaczę mu, że o Bogu często mówię. Kiedy idzie spać, śpiewałam mu a kotki dwa, teraz uwielbiam Boga, zamieniłam na uwielbienie Boga i zasypiam. I zasypiam. I nie muszę nic zrobić. To się przełożyło na mojego męża. Patrzyłam przez moje 10 lat z nim życia. Tragicznie patrzyłam. Naprawdę nie zdawałam sobie sprawy, jak krzywdziłam go swoim zachowaniem, czynami i mówieniem. Spojrzałam, że niech traktuje poważnie
osoby, którą w jakiś sposób zdecydowałam się być. No i to dalej też to płynie. 10 lat temu nie byłam w stanie kogoś odwiedzić. Nie byłam w stanie z kimś porozmawiać. Na przykład mówię o rodzinie, bo częściej coś tam, że się tak pracuje, że możemy sobie częściej gdzieś tam kogoś podwiedzać, albo jesteśmy w różnych miejscach. Dzisiaj jadę z odwagą, jadę zdecydowana, jadę pewna siebie. Dzisiaj się nie boję z tą osobą porozmawiać. Dzisiaj się nie boję powiedzieć czegoś, co kiedyś się bałam. Ktoś mnie zranił, bo to można było zranić, powiedział mi słowa, ja już tam 10 lat nie chcę jechać, tak? Albo sytuacja była, która była niekomfortowa dla mnie, tak? A dzisiaj jadę z odwagą. Jadę z odwagą usłużyć miłością, gestem, słowem. Dla mnie to jest wolność, to jest dla mnie wolność. I dziękuję za to Bogu. Jestem, moje serce jest za to wdzięczne Bogu. Za to, co mnie spotkało. Co się wydarzyło, ale to dopiero początek. Dziękuję.